Między 5 a 6 nad ranem sąsiedzi zauważyli wydobywający się dym z lokalu gospodarczego przystosowanego jako budynek mieszkalny. Natychmiast zadzwonili po straż pożarną. Szybka akcja ratowników zapobiegła dalszemu rozprzestrzenieniu się ognia. Niestety nie udało się uratować właściciela mieszkania, którego nadpalone zwłoki znaleziono zaraz po dostaniu się do środka budynku. Przyczyny pożaru bada policja, na razie trudno mówić o okolicznościach dramatu. Wszystko jednak wskazuje na to, że było to przypadkowe zdarzenie bez udziału osób trzecich.